Witam bardzo serdecznie. Oto prototyp mojej lampy PowerLED 57W. Zbudowana ta lampa jest z trzech modułów. Pierwszy moduł, trzy diody 10W, silone driverem stałoprądowym, plus dwa rzędy po 6 diod 3W. Moduł ten wlutowany jest rezystor tak zwany kompensacyjny, 6W, 5 ohmów. Całość zasilana jest zasilaczem 19V. Trzeci moduł to jest żarówka LEDowa 3W o barwie niebieskiej, która świeci się non-stop, dając wspaniałe światło nocne. Tutaj widać te trzy elementy. To znaczy najpierw dioda 10W przykręcona do radiatora śrubkami. Między radiator a diodę koniecznie trzeba zastosować pastę termoprzewodzącą. System ten bardzo się nagrzewa, więc potrzebna jest, aby było bardzo dobre odprowadzanie ciepła. Drugi moduł to są diody 3W. Oczywiście trzeba najpierw przykleić podstawkę PCP. Najlepiej jest właśnie kupić klej termoprzewodzący, przykleić, a na samym końcu lutować diody. Trzeba za każdym razem po lutowaniu sprawdzić miernikiem, czy dioda jest dobrze wlutowana, czy działa i czy nie jest przepalona. Trzeci moduł to jest żarówka 3W zasilana prądem 230V. Jednak z powodu bezpieczeństwa zostanie usunięta z zestawu. A teraz parę słów o pierwszym module, czyli 3 razy 10W. Trzy diody o różnych barwach świecenia, to znaczy barwa biała ciepła 6500 K, w środku dioda full spectrum i na samym końcu dioda 12000 K zimna. No i zasilane są driverem stałoprądowym 900 mA. Wszyscy ci, co nie mają pojęcia o elektronice, powinni właśnie zacząć od takiego zestawu, czyli zestaw diody zasilane driver. Diody 10W bardzo mocno się grzeją i jest problem z odprowadzaniem ciepła, dlatego większość ludzi produkujących belki PowerLED stosuje diody 1W. Nie jestem elektronikiem, dlatego pierwsze lampy moje były prototypami. Później zostały one przerabiane, by w ostateczności skupić się na robieniu belek tylko i wyłącznie z diod 1W PowerLED. Powiem teraz o kosztach. Czyli tak, pierwszy moduł 3 razy 10W plus driver 30W, koszt 3 razy 10 zł za jedną diodę plus 40 zł za driver równa się 70 zł za pierwszy moduł. Drugi moduł 12 diod 3W plus zasilacz 19V razem 24 plus 15 równa się 39 zł. Trzeci moduł to żarówka 3W niebieska zasilana prądem napięciem 230V w markecie budowlanym razem z podstawką około 20 zł. Tutaj na szybie widać zaworek precyzyjny, plastikowy, który jest jedną wielką porażką, więc proszę nie kupować czegoś takiego. Proponuję kupić metalowy i zapomnieć o problemach. Do tego trzeba doliczyć profil aluminiowy, co daje razem 144 zł za całość.
Jeszcze parę słów o tym prototypie. Wiadomo, że te 3x10 W mocno się grzeje i nie warto jest zajmować się takimi rzeczami. Na tą chwilę to wszystko jest zdjęte i zastosowałem inne systemy. Widać jak to świeci, 57 W. Ślimak Helenka maszeruje sobie po dnie, szukając jedzenia. Bardzo często wprowadza się go do zbiorników po to, żeby wytępił inne ślimaki niechciane w zbiorniku. Dodatkowo zjada padnięte ryby. Na zakończenie chciałem dodać, że poza białymi diodami wlutowałem diody dla roślin, czyli niebieskie i czerwone. Coraz częściej ludzie stosują full spektrum. Ma to spowodować lepszy rozrost roślin, jak również ładniejsze wybarwianie się rybek w akwarium. Mówią również, że glony nie będą tak się osadzały na roślinach. Ja do tego stosuję jeszcze lampę UV. Na zakończenie moja populacja rybek żyworodnych plus kielski albinoski. Obecnie jest ich znacznie mniej. Poddawałem część tak, żeby akwarium nie było przerybione. Dziękuję za uwagę. Następne moje lampki zostaną opisane w najbliższym czasie. Pozdrawiam.